Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Na tym spotkaniu zajmiemy się powtórzeniem z przekształceń wykresów funkcji, a więc zapraszam. Na tym spotkaniu przypomnimy sobie najważniejsze informacje dotyczące wektora. Będziemy szkicować wykresy, odbijać wykresy symetrycznie względem osi x, względem osi y, przesuwać wykres o wektor, następnie pisać wzory otrzymanych funkcji. Czyli po przesunięciu o wektor, jaki wzór funkcji powstanie? W wyniku symetrii względem osi x, jaki wzór funkcji powstanie? Po odbiciu symetrycznym względem osi y, jaki wzór funkcji powstanie? I tym wszystkim będziemy się zajmować na tym spotkaniu powtórzeniem z przekształceń wykresów funkcji. A więc zapraszam! Zadanie numer 1 to jest zadanie z matury z maja 2019. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f. Na wykresie tej funkcji leżą punkty a o współrzędnych 0,4 oraz b o współrzędnych 2 i 2. Rysunek tutaj mam przygotowany obok. Wyznacz wzór funkcji g, która jest obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych. Czyli po pierwsze, najpierw musimy się nad tym zastanowić, że tu mamy jakąś funkcję, tylko niestety ja nie znam jej wzoru. Ja mogę ogólnie powiedzieć, że jest to jakaś funkcja f od x. I moim zadaniem jest wyznaczyć wzór funkcji, ale tej, która powstaje z tej poprzez odbicie symetryczne względem początku układów współrzędnych, czyli względem punktu 0, 0. Ja to będę zapisywała tak symbolicznie. Czyli startuję od pewnej funkcji, następnie odbijam ją względem początku układów współrzędnych, w wyniku czego otrzymam funkcję, jaką sobie nazwę, na przykład g od x. I moim zadaniem jest właśnie tą funkcję tutaj wyznaczyć jej wzór. Mam napisać wzór tej funkcji. Otóż musimy zacząć od tego, że nie znamy wzoru funkcji f, ale za to znamy dwa punkty, przez które przechodzi wykres tej funkcji. Funkcja liniowa, na pewno pamiętasz, ma wzór y równa się ax plus b. To jest postać kierunkowa właśnie funkcji liniowej. A wiemy, że patrzymy sobie na rysunek i wiemy, że wykresem jest właśnie linia. Dlatego mogę skorzystać z tego wzoru. Y to się równa ax plus b. No i podstawiam. Tu jest mój x, tu jest mój y. Tu jest mój x, tu jest mój y. No i podstawiam. Za y 4 to się równa a razy za x 0 dodać b. Popatrz, jak pięknie mi wyszło. Tu mam 4, a razy 0 to jest 0, więc już nie muszę pisać, po prostu b. Czyli wyszło mi, że moje b to jest po prostu 4. No to teraz dalej podstawmy ten drugi punkt, czyli najpierw podstawiłam pierwszy, teraz drugi. Za y2 to się równa a razy za x też 2 i dodać b oczywiście. No to przepiszmy. 2 to się równa 2a, dodać, a teraz b przecież wyliczyłam wcześniej, ono wynosi 4 i przerzucam to na tą stronę, czyli będę miała minus 2a, pamiętamy o zmianie znaku, teraz tu będę miała 4 i to przerzucam na tą stronę, czyli minus 2. Czyli mam minus 2a to się równa 2, dzielę przez minus 2 i dochodzę do wniosku, że moje a to jest minus 1. No to teraz, jak wygląda moja funkcja f? Moja funkcja f wygląda tak, że mam a minus 1, x plus 4. Oczywiście, no jedynki jakoś tak się nie pisze, prawda? Więc dlatego napiszemy pod spodem y to się równa minus x dodać 4. Ale oczywiście nie koniec, bo teraz ja tą funkcję muszę odbić względem początku układów współrzędnych. Ja tego nie muszę fizycznie tutaj na moim rysunku tego robić, prawda? Ja mam tylko napisać wzór. Ale ja tutaj zaznaczę, że to jest symetria względem początku układów współrzędnych, czyli punktu 0, 0. I teraz przypomnijmy sobie, co robiła nam ze wzorem ta właśnie symetria. Otóż ta symetria dawała nam minusa przed x i minusa przed y. Czyli jednym słowem, no fajnie by było, żeby się zaczynało od y jednak, a nie od minus y. Dlatego robimy tak, y to się równa. Teraz symetria względem początku układów współrzędnych daje nam minusa przed całością, otwieram nawias, i jeszcze jednego minusa przed x. Czyli jednym słowem, jak dołożę tego minusa przed x, to będę miała tak, minus, minus x i za całością plus 4. I zamykam nawias.
Czyli mam y, to się równa minus. Najpierw sobie w nawiasie posegreguję. Minus i minus da mi plus, czyli będę miała x dodać 4. Czyli ostatecznie mam wzór minus x i minus 4. I to jest wzór mojej funkcji g od x, którą sobie tak nazwałam tutaj, czyli funkcji, która powstaje z funkcji wyjściowej f po odbiciu symetrycznym względem początku układów współrzędnych. Ja zaznaczę jeszcze raz, co to odbicie daje nam. Jeżeli będziemy odbijać wykres względem początku układów współrzędnych, musisz pamiętać, że w miejsce x musisz wsadzić minus x, więc podkreślę tego minusa tutaj, a przed całą funkcją dajesz jeszcze jeden minus, czyli zmieniasz x na przeciwnego i zmieniasz y na przeciwnego, czyli jest minus przed całością, czyli tak jakby przed nawiasem i minus przed x. Oczywiście mogłabym tego minusa zamiast tutaj dawać tutaj z przodu, tylko później bym musiała i tak mnożyć obustronnie przez minus 1, więc nie ma sensu. Najlepiej to od razu zapamiętać, minus przed x i minus przed y. Zadanie numer 2. Oblicz współrzędne wektora i ten wektor to jest 2ac, wektor dodać wektor bc, jeśli punkt A ma współrzędne minus 1, 0, punkt B 1, minus 2 i punkt C 3 i 4. Mamy wyznaczyć współrzędne wektora takiego. Oczywiście ten wektor ja mogłabym sobie nazwać jako wektor U. I ten mój wektor U widzę, że składa się jakby z wektora AC pomnożonego razy 2 i dodać wektor BC. No ale żeby to zrobić, to ja muszę najpierw się zająć wektorem AC. Czyli na początek będę wyznaczała współrzędne wektora AC. W jaki sposób? Otwieram kwadratowy nawias i teraz jest taka zasada. Pamiętasz zapewne, że od końca odejmujemy początek. I teraz początek jest w punkcie A, a koniec tego wektora jest w punkcie C. Zatem koniec mam tutaj, czyli od tego końca będę odejmowała ten początek. No to tak robimy. 3 przepisujemy, odjąć minus 1, przecinek. X odejmuje z x, y z y. No to dalej, tu mamy y4, odjąć ten y to 0. I to się równa. No więc, nawias kwadratowy 3 minus minus 1, to mamy 3 dodać 1, czyli 4, przecinek 4 minus 0 to 4. Czyli wyznaczyłam współrzędne wektora AC. No ale teraz widzę, że jeszcze mi jest potrzebny wektor BC. No to tak samo będę się zachowywała, czyli od końca, a końcem moim jest teraz oczywiście znowu C, widzimy C, odejmuję początek, tylko moim początkiem jest teraz B. Czyli odejmujemy od końca, czyli od trójki, odejmuję początek, czyli jedynkę. Pamiętaj, x możesz odejmować tylko z x-ami, y tylko z y-kami. Czyli teraz y tutaj to jest 4, odjąć ten y, czyli minus 2. To się równa. Otwieram kwadratowy nawias, bo taka jest zasada pisania współrzędnych wektora, że nie w okrągłym nawiasie, tylko w kwadratowym. No po to między innymi, żeby tobie się nie myliło, czy jest punkt, czy jest wektor. 3 minus 1 to jest 2 i 4 minus minus 2, czyli będzie 4 plus 2, czyli to jest 6. No to skoro tak, to teraz przejdziemy do naszego wektora, który nazwałam U. Ja przepiszę ten wektor, to jest wektor 2AC, dodać wektor BC. To się równa. Dwójkę przepisujemy i tu jest oczywiście w domyśle mnożenie. I teraz w miejsce wektora AC podstawiam jego współrzędne, czyli 4,4. Dodać, teraz mam wektor BC. Czyli w miejsce wektora BC podstawiam jego współrzędne, czyli 2,6. I teraz, no intuicyjnie nawet, jak nie pamiętasz wzoru, to się nic nie dzieje, bo tutaj intuicja powinna matematyczna dobrze zadziałać, czyli tą dwójkę mnożę przez czwórkę i mnożę przez tą czwórkę. Zatem będę miała, to jest mnożenie wektora przez liczbę. Każdą współrzędną wektora, czyli zarówno x, jak i y, muszę pomnożyć przez tą liczbę stojącą przed nawiasem tym kwadratowym, który charakteryzuje współrzędne wektora. Czyli 2 razy 4 to będę miała 8, przecinek, i 2 razy 4 to też będę miała 8. Dodać, oczywiście przepisuję ten wektor. No i teraz znowu intuicja, myślę, matematyczna powinna zadziałać. Mam dodać dwa wektory, konkretnie współrzędne wektorów, no to oczywiście będę dodawała x z x, no i y z y, no to jest dosyć logiczne, prawda, że tak to powinno wyglądać. Czyli jak ja dodam tego x z tym x, czyli 8 i 2, to mam 10. Jak ja dodam tego y z tym y, czyli 8 i 6, to mam 14. Miałam wyznaczyć
współrzędne wektora, który nazwała mu, wyznaczyła. Współrzędne tego wektora to 10,14. Zadanie numer 3. Mamy wyznaczyć współrzędne punktu B, wiedząc, że A ma współrzędne 1 minus 1 oraz współrzędne wektora BA wynoszą 3 i minus 5. Naszym zadaniem jest wyznaczyć współrzędne punktu B, dlatego napisałam B równa się pytajnik i ja tego B nie znam, ale że to jest punkt, to ja w sumie mogłabym napisać x, y, no bo nie wiem, jakie te współrzędne są, dlatego wprowadzamy sobie jakiś x i jakiś y. No to tak, narysowałam tutaj wektor, taki swobodny i teraz chciałabym go tutaj odpowiednio oznaczyć. Początek tego wektora jest w B, to zaznaczę tu jest B, a koniec tego wektora jest w A. I teraz chcę przypomnieć to, co robiliśmy w zadaniu numer 2. Jak wyznaczyć współrzędne wektora BA? No ktoś może powiedzieć tak, po co wyznaczam te współrzędne, skoro ja mam je dane? No po to wyznaczam, żeby jakąś równość ułożyć i żeby coś z tego wywnioskować. Czyli współrzędne wektora BA, tak jak powiedziałam w zadaniu numer 2, od końca odejmujemy początek. Czyli koniec jest w punkcie u nas A, a początek jest w punkcie B. Czyli koniec w punkcie A, czyli ja będę od końca odejmowała początek. Czyli będę miała tak, 1, odjąć i odpowiednia współrzędna tu x-owa x. Przecinek. Od końca, czyli moje koniec to jest w punkcie A, czyli minus 1, odjąć i tu mamy początek, czyli w punkcie B, czyli mamy y. Ja z tym więcej nic nie zrobię, oczywiście, że nie zrobię, ale popatrz, co ja mam dane. Ja mam podane na początku w zadaniu, że mój wektor BA, już wiem, jakie ma współrzędne. Pierwsza współrzędna jest równa 3, a mi wyszło 1 minus x. Druga współrzędna jest równa minus 5, a mi wyszło minus 1 minus y. To ja teraz mogłabym porównać, ułożyć dwa równanka prościutkie, że moje 1 minus x to powinno mi wyjść 3 i drugie równanko, że moje minus 1 minus y to powinno mi wyjść minus 5. I na podstawie tych równanek mogę wyliczyć x, y i powiedzieć, jakie b ma współrzędne. Rozwiązuję proste równanko, czyli minus x zostawiam, trójka, jedyneczkę przerzucam, to będzie minus 1. Minus x to się równa, wykonam odejmowanie, to będzie 2. Pomnożę obustronnie przez minus 1 i dochodzę do wniosku, że x to jest minus 2. To teraz z tej strony. Minus y to się równa, bo minus y muszę zostawić. Minus piątka po tej stronie, a minus jedynkę przerzucam na drugą stronę, czyli będę miała plus 1. Czyli minus y to się równa. Minus 5 dodać 1 to jest minus 4. Pomnożę obustronnie razy minus 1, dzięki czemu otrzymuję, że y równa się 4. Zatem mogę teraz już spokojnie napisać, że mój punkt B ma współrzędna pierwsza x-owa minus 2, druga y-owa to 4. Wyznaczyliśmy współrzędne punktu B, aczkolwiek na pewno spośród Was znajdą się tacy, którzy będą w stanie sobie w głowie poodejmować i od razu powiedzieć, jakie punkt B ma współrzędne. Jeżeli tak, umiesz, super. Natomiast jeżeli nie umiesz w głowie tego zrobić, to po to właśnie rozpisałam współrzędne wektora BA na podstawie wzoru, że od końca odejmujemy początek, żebyśmy układając odpowiednie równanka, właśnie wyznaczyli tego x-a, tego y-ka i na tej podstawie powiedzieli, ile wynoszą współrzędne punktu B, ile wynoszą na tej właśnie podstawie. Ale jeżeli umiesz szybciej, to Ci po prostu gratuluję serdecznie. Zadanie numer 4. Wykres funkcji f od x o wzorze pierwiastek z x przesuń równolegle o wektor od współrzędnych minus 2 i 1. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymałeś. Czyli po pierwsze mamy napisać wzór, a po drugie mamy to narysować. Więc tak naprawdę jedno i drugie mamy wykonać. Myślę, że najpierw zaczniemy od tego, przypomnijmy sobie, jak mamy współrzędne wektora. Otóż pierwsza współrzędna wektora nazywała się P, a druga współrzędna wektora nazywała się Q. I teraz sobie przypominam, pierwsza współrzędna oznacza, że nasz wykres przesuwamy w prawo, w lewo. Jak dodatnia to w prawo, jak ujemna to w lewo. Natomiast druga współrzędna oznacza, że wykres przesuwamy góra-dół. Jak dodatnia to do góry, jak ujemna to na dół. Czyli my możemy powiedzieć, że nasz wykres będziemy przesuwać jest minus 2 przy P, czyli w lewo o dwie jednostki. Ja tylko zaznaczę, że w tą stronę w lewo. Natomiast Q jest dodatnie, czyli w górę o jedną jednostkę.
Żeby napisać wzór, bo może od tego zaczniemy, bo będzie nam później fajnie w układzie współrzędnych zaznaczyć ten wzór, to żeby napisać wzór, musimy sobie przypomnieć, jak to działało. Otóż wychodzimy od funkcji f od x, przesuwamy o wektor, ja nad strzałeczką, która symbolizuje moje działanie, ta strzałeczka. Czy to jest przesunięcie o wektor, czy to jest symetria jakakolwiek, to ja nad strzałeczką zapisuję moje działanie, czyli to, co robię, przesuwam o wektor, w wyniku czego otrzymam wzór funkcji taki. F od, w nawiasie x minus p i za nawiasem dodać q. Przypominam, to jest wzór po przesunięciu funkcji o wektor. No więc skoro tak, to popatrz, my wychodzimy od funkcji pierwiastek z x, mamy przesunąć o wektor o współrzędnych minus 2 i 1, w wyniku czego otrzymam jaką funkcję? Popatrzmy dobrze na ten wzór. Mamy minus p tutaj, a nasz wektor ma pierwszą współrzędną p. Czyli to oznacza, że ja przy koło zaraz mojego x, zaraz przy moim x, czyli mój x jest pod pierwiastkiem, więc ja ten pierwiastek zrobię troszkę większy i zaraz za moim x tutaj muszę napisać minus p. Czyli u mnie to będzie minus, minus 2, a dwa minusy dają plus, czyli napiszę plus 2. I później za całą funkcją, jak widzisz, piszę plus q. No to moje q to jest, jak widzisz, 1, czyli zapiszę sobie za całością plus 1. Podanie wzoru funkcji po przesunięciu równego na wektor jest rzeczą łatwą, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeżeli masz p ujemne, to we wzorze masz wtedy na plusie, tutaj plus 2. Jeżeli byłoby p równe 2, to we wzorze byłoby minus 2. Natomiast jak jest q1, to tutaj we wzorze jest plus 1. A jak jest q minus 1, to we wzorze byłoby minus 1. Czyli jednym słowem, przy p zmieniamy znaki, a przy q znaków nie zmieniamy. No okej, dostajemy punkta za to, że napisaliśmy wzór, ale musimy to jeszcze wykonać w układzie współrzędnych. Czyli zaczniemy od tego, że wymyślimy sobie ze trzy punkty, myślę, że więcej nie będzie potrzeby, takie, żeby nam się fajnie zaznaczyło w układzie współrzędnych i konstruujemy tabelkę częściową. Pierwiastek z jakiej liczby najmniejszej możemy w ogóle policzyć? Najmniejsza liczba to 0, pierwiastek z zera to 0. Następnie fajnie będzie nam się liczyło z jedynki, no bo pierwiastek z 1 to 1. I z czwórki nam się będzie fajnie liczył pierwiastek, no bo pierwiastek z czwórki to 2. Ja te punkty zaznaczę w moim układzie współrzędnym. Jednostka niech będzie jedna krateczka. I tak, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4. I dla czwórki jest dwójeczka. I tu zaznaczam. Rysuję sobie krzywą pierwiastkową, taka jest nazwa. Oczywiście po trzech punktach trochę mało, ale myślę, że pamiętasz, jak wyglądała krzywa pierwiastkowa i ona zaczynała się od takiego punktu, który jakby początkuje nasz wykres. Zaczyna ten wykres, to jest punkt 0, 0. I to jest moja funkcja y równa się pierwiastek z x. I teraz, ja tą funkcję miałam przesunąć dwie jednostki w lewo i jedną w górę. Jak ja to mam zrobić? Biorę punkt po punkcie, a mam ich tylko 3 i przesuwam. Dwie w lewo, czyli 1, 2 i jedna w górę. I tu jest ta wielka kropa. Teraz biorę ten punkt. 1, 2 i jedną w górę mamy, tu jest tutaj. Następnie ten punkt. 1, 2 i w górę. I tutaj mam tą kropeczkę. I teraz oczywiście sobie łączymy tutaj i powstaje nam dokładnie taki sam kształt, tylko tak jakbym przesunęła. No właśnie to zrobiłam. Przesunęłam o wektor. I podpisujemy sobie wzór, żeby nasz wykres był już taki super piękny. Podpisujemy. Nie dość, że napisaliśmy wzór nowo powstałej funkcji, to jeszcze narysowaliśmy wykres tej nowo powstałej funkcji. Zadanie numer 5. Mamy podać współrzędne wektora u, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f od x o wzorze 5 podzielone przez x, aby otrzymać wykres funkcji o wzorze g od x, to się równa 5, nad x plus 6 i minus 2. I tutaj nic nie rysujemy. Jest to funkcja trudna do narysowania, funkcja homograficzna, której wykresem jest hiperbola, ale tego nie rysujemy. Mamy podać tylko współrzędne wektora. Czyli według mnie to jest tak. Tu napisałam Tobie wzór funkcji i tu napisałam Tobie wzór funkcji, której mam otrzymać. I teraz ja nad tą strzałeczką zapisuję wektor, tylko na razie jeszcze nie wiemy, jakie współrzędne. Żeby to zrobić, trzeba sobie znowu przypomnieć, jak działa przesunięcie o wektor. Otóż startujemy od funkcji f od x, przesuwamy ten wykres tej funkcji o wektor p i q, w wyniku czego otrzymamy wzór f od
x minus p i za nawiasem za funkcją dodać q. No to popatrzmy, co tutaj mamy u nas, w naszej konkretnej sytuacji. Popatrz, mamy f od x minus p, czyli zaraz za x powinno być minus p. No to za moim x tutaj jest plus 6. To dla mnie ma być informacja, że to jest to, co tutaj. Czyli jak jest plus 6, to moim p powinno być minus 6. No bo minus i minus da mi ten plus. Dlatego ja tutaj wpisuję minus 6. Teraz, patrząc dalej, ja tutaj mam plus q, tak? No a w moim wzorze mam minus 2. Czyli to oznacza, że moje q to powinno być właśnie minus 2. No więc ja wpisuję tutaj minus 2. I miałam podać współrzędne wektora, no więc współrzędne mojego wektora to minus 6 i minus 2. Czyli muszę przesunąć o 6 jednostek w lewo i 2 jednostki w dół mój wykres, ten wykres wyjściowy, czyli jakby taka baza do analizy, w wyniku czego otrzymam ten właśnie wykres, tylko ja robię to bez rysowania, prawda? Bo jeżeli miałabym polecenie wykonaj rysunek, no to bym musiała narysować. Właśnie przesuń o wektor, to bym musiała przesunąć. A jeżeli ja mam polecenie podaj tylko współrzędne wektora, no to ja tylko podaję współrzędne wektora. A często nawet na maturze proszą o to, żeby powiedzieć, w którą stronę o ile jednostek. Więc nie tyle nawet, że sam wektor, prawda, napiszesz, tylko żebyś rozumiał, co jest napisane. Że minus 6 oznacza, że jest w lewo 6 jednostek, a minus 2 po przecinku oznacza, że jest w dół o 2 jednostki. I to masz rozumieć, żeby później móc jakikolwiek przykład właśnie zadania maturalnego z przesunięciem o wektor zrobić. To w zasadzie to jest taka baza, podstawa do tego, żeby można było rozwiązywać zadania właśnie dotyczące przesunięcia wykresu funkcji o wektor. Zadanie numer 6. Naszkicuj wykres funkcji i podaj zbiór wartości takiej funkcji o wzorze y to się równa 2, wartość bezwzględna z x minus 3. Będziemy oczywiście szkicować wykres tej funkcji i mamy podać jeszcze zbiór wartości, więc tutaj dopiszemy, zbiór wartości jest szukany. Oczywiście, żeby to zrobić, to tak. Pewnie część z Was jest w stanie od razu skonstruować wykres tej funkcji, natomiast jeżeli nie jesteś w stanie, to musimy do tego podejść powolutku. Jeżeli nie umiemy od razu tak bardzo skomplikowanej funkcji narysować, to musimy zacząć od czegoś prostszego. Czyli na początek narysujemy sobie wykres funkcji 2, wartość bezwzględna z x. To jest dosyć fajny kształt ma ta funkcja, więc zobaczysz zaraz jak będziemy to rysować, jaki to będzie właśnie kształt miał. Przypomnę Tobie. I teraz ten wykres, widzimy, że za tym wzorem, popatrz, 2 wartość bezwzględna z x jest jeszcze minus 3. To oznacza, że ja mój wykres będę musiała w dół obniżyć o 3. Czyli jednym słowem przesunąć o wektor o współrzędnych 0 i minus 3. No skoro tak, to jaki wzór teraz mi powstanie? Y to się równa 2, wartość bezwzględna z x, właśnie minus 3. Czyli taki wzór otrzymamy tej funkcji, jak przesuniemy tą naszą wyjściową funkcję o 3 jednostki w dół. No ale tą funkcję trzeba jakoś narysować. Pasuje nam zrobić tabelkę częściową, żebyśmy przypomnieli sobie kształt tej funkcji. Proponuję wziąć bardzo łatwe punkty, czyli wziąć na pewno takie argumenty. Minus 1, 0 i 1. Podstawmy. Wartość bezwzględna z minus 1 to 1 razy 2 to 2. Wartość bezwzględna 0 to 0 razy 2, no to 0. Wartość bezwzględna z jedynki to 1 razy 2, no to 2. Zaznaczmy sobie na naszym układzie współrzędnych mamy 0, 0, dla jedynki 2 i dla minus jedynki też jest 2. I teraz, jakbyś nawet jeszcze więcej tych punktów pobrał, to zobaczyłbyś, że te punkty będą leżały na takiej, w kształcie, będą się układały w kształcie litery V. Na takim właśnie, na takich dwóch kawałkach linii będą leżały i będą tworzyły literkę V. Ja wiem to od razu, bo pamiętam, że kształt właśnie takiej funkcji z wartością bezwzględną to jest taka literka V. Dobrze jest to umieć, bo wtedy jak pamiętasz ten kształt, to już wiesz, co ci ma powstać. No tak to jest w matematyce. Im więcej się wie, tym też szybciej się rozwiązuje zadania. No to jest wiadoma sprawa, że większa wiedza pozwala nam na płynniejsze, szybsze różne sposoby rozwiązywania zadań. No i teraz ja ten wykres będę musiała przesunąć. Tutaj widzimy minus 3 jest przy q, czyli 3 jednostki w dół. Zresztą widzimy wzór i mamy minus 3, czyli obniżamy sobie w dół. No to obniżamy. 1, 2, 3, kropeczka. Teraz ten punkcik, 1, 2, 3, kropeczka. I ten punkcik, 1, 2, 3,
i stawiamy kropeczkę. No i oczywiście, że łączę jak najbardziej, bo przecież ja tylko ten mój wykres obniżyłam o 3. Kształt mi się nie zmienił, tyle że w innym miejscu jest ten mój wykres usadowiony w układzie współrzędnych. I ja oczywiście tobie ten wzór podpisuję. No i narysowaliśmy wykres. Narysowaliśmy wykres, użyliśmy tutaj przesunięcia o wektor, ale tylko przesunięcia właśnie w dół, w tym akurat konkretnym przykładzie. Jeszcze mieliśmy podać zbiór wartości, więc ja może ten zbiór wartości tu zapiszę. Zbiór wartości, przypominam, odczytujemy zawsze z osi Y. Czyli patrzymy, gdzie nasz wykres czerwony się zaczyna i on tutaj nam, moją linijkę mogę tutaj zatrzymać, bo tutaj właśnie zaczynamy naszą analizę. Czyli od tego tutaj punkciku i tym punktem jest właśnie nasze minus 3, czyli od minus trójki domkniętej, bo tutaj kropeczka jest widoczna, czyli od minus trójki domkniętej i lecimy dalej z naszą linijką, nasz wykres, ten czerwony leci sobie w plus nieskończoność. Czyli zbiór wartości ucieka w plus nieskończoność. Czyli mamy zbiór wartości, jest to przedział z lewej strony domknięty od minus trójki i z prawej strony oczywiście otwarty do plus nieskończoności. Zadanie numer 7. Naszkicuj wykres funkcji f od x o wzorze 1, 2, x do potęgi trzeciej, gdzie x należy do przedziału od minus nieskończoności do dwójki, a następnie odbij wykres symetrycznie względem osi y. I podaj wzór nowo otrzymanej funkcji g. Czyli nie dość, że mamy podać wzór, to jeszcze to musimy naszkicować. Jest to funkcja stopnia trzeciego. Nie jest to łatwa funkcja w rysowaniu, dlatego może zaczniemy oczywiście od wzoru, bo od tego powinniśmy w zasadzie zacząć. Czyli tak, najpierw startujemy sobie od funkcji 1, 2, x do potęgi trzeciej. W treści mam podane, że ten wykres mamy odbić symetrycznie względem osi y. Ja zapisuję to S o y jako symetria względem osi y. I teraz, jaki symetria ma wpływ względem osi y, ma wpływ na wzór? Otóż, ma taki wpływ, że jeżeli jest symetria względem osi y, to x zmieniamy na przeciwny. Jeżeli jest symetria względem osi x, to y zmieniamy na przeciwny. Co to znaczy? W naszej sytuacji mam względem osi y, czyli x zmieniam na przeciwny, czyli przepiszę 1, 2, ale w miejsce mojego tutaj x-a ja muszę napisać minus x, czyli muszę napisać liczbę przeciwną do x-a, czyli minus x, a resztę przepisuję do potęgi trzeciej. Oczywiście ten wzór mi się nie do końca ładnie podoba, więc spróbuję to wykonać. 1, 2 razy, a teraz minus x podniesiony do potęgi trzeciej, no to minus się nie kasuje, zostaje minus x do potęgi trzeciej. No i na końcu tutaj pod spodem zapiszę, to będzie y, to się równa, ja to pomnożę, to będę miała minus 1/2 x do potęgi trzeciej. Wzór mamy. Te wzory funkcji w przesunięciu o wektor są nawet, bym powiedziała, trudniejsze niż wzory funkcji w symetrii względem osi x czy y. Bo tutaj w symetrii jest tylko kwestia tych minusów. Przy osi, względem jak odbijamy osi x, czyli przy osi x, mamy minusa przed całą funkcją. A jeżeli jest symetria względem osi y, to jest minus tylko przed x. I później oczywiście dalej trzeba przekształcać, no, żeby ten wzór był w jak najprostszej, najładniejszej postaci. No to spróbujmy teraz to narysować. Żeby narysować, musimy wziąć tabelkę częściową i jeżeli nie pamiętamy tego kształtu, to dobrze jest wziąć dość dużo punktów. Oczywiście staramy się wziąć punkt, na pewno taki najładniejszy, czyli 0. Ja tutaj 0 wezmę, ale chciałabym wziąć, myślę, też 1. No to jak 1, to może minus 1. No to na pewno muszę wziąć 0. Co prawda tu jest nawias otwarty, ale ja muszę wiedzieć, gdzie mój wykres skończyć. Czyli biorę sobie tutaj naszą 2 i tak samo minus 2. No i wykonujemy obliczenia. Może zaczniemy od tego 0, bo najłatwiej. 1/2 razy 0 do potęgi trzeciej. To jest i tak 0. Teraz 1. Jak postawię 1 za x, to mam 1 do potęgi trzeciej, to 1. Razy 1/2, no to mam 1/2. Teraz, jak podstawię minus 1, to tylko będę miała taką różnicę, że będę miała minus 1/2. I teraz, a jak podstawię 2, to będę miała 2 do potęgi trzeciej, to jest 8. I 8 razy 1/2, no to mamy oczywiście 4, bo to jest 8/2, czyli 4, a z tej strony minus 4. No i teraz spróbujmy narysować to i zaznaczyć w naszym układzie współrzędnych. Czyli tak, dla minus 2 mamy minus 4, zaznaczamy kropeczkę. Dla minus 1 mamy minus 1/2, czyli tutaj. Dla 0 mamy 0. Dalej, dla 1 mamy 1/2. I dla 2 tutaj mamy 4. I teraz,
Popatrz, to mi się układa, no niestety linijki tutaj widzisz nie mam, bo to nie możemy od linijki narysować tej krzywej. Krzywa stopnia trzeciego, narysuję na razie od kropeczki do kropeczki. Ona ma taki specyficzny kształt, jak ktoś ma rękę do rysowania, to ten kształt oczywiście będzie ładniejszy. No ja też oczywiście staram się najładniej narysować, by można było na komputerze, ale na maturze niestety nie możesz korzystać z komputera, więc tutaj tak nie możemy sobie radzić. I teraz patrzymy, jaki był przedział. Od minus nieskończoności, czyli to oznacza, że w tym wypadku ja muszę pociągnąć w dół sobie ten mój wykres, od minus nieskończoności do dwójki, czyli na mojej dwójeczce kończę kółkiem otwartym. I to jest moja funkcja y równa się 1 druga x do potęgi trzeciej. Ja ten wykres miałam odbić symetrycznie względem osi y. Tu jest moja oś y, to tak jakbym ja tutaj lustro przyłożyła. I teraz każdy punkt odbijam z lewej na prawą, z prawą na lewą stronę. Tak działa symetria względem osi y, czyli to kółeczko puste w tym miejscu ląduje idealnie, symetrycznie po drugiej stronie. Teraz ta mała kropeczka ląduje tutaj, 0, 0, nic się nie zmienia. Ta mała kropeczka ląduje tutaj, ten punkcik też ląduje w tym miejscu. I ja teraz postaram się narysować wykres tej funkcji właśnie w odbiciu symetrycznym względem osi y i otrzymam wzór, który już wiem jaki będzie, minus 1 druga x do potęgi trzeciej. Oczywiście to jest moja funkcja f od x, ta wyjściowa, a to jest moja funkcja g od x, którą tak kazano mi nazwać. To jest właśnie ta funkcja g od x, czyli funkcja, ona zmieniła swoją nazwę, najpierw była f, a teraz jest funkcja g, prawda? Tak jak się ludzi nazywa, tak samo się funkcję nazywa. Pierwsza była wyjściowa f, ta końcowa to jest funkcja g. Natomiast oczywiście skrótowy zapis, możesz pisać y równa się. Powstała nam funkcja właśnie w odbiciu symetrycznym względem osi y. Estetyka wykonania rysunku no jest ważna, bo jeżeli ładnie zrobimy, to pięknie wtedy wszystko widać. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania pozwolą Ci właśnie przypomnieć sobie, utrwalić sobie te pojęcia związane z tym działem przekształcenia wykresów funkcji. Jeżeli chciałbyś zacząć tak od początku, tak zupełnie od podstaw, to zapraszam Cię, wejdź na moją stronę internetową www.aikamat.pl. Tam zobaczysz mój kurs dotyczący tego działu, będziesz go mógł zakupić i razem ze mną krok po kroku uczyć się przekształcać wykresów funkcji. Natomiast, jeżeli oczywiście te zadania zupełnie Ci wystarczają do tego, żeby sobie powtórzyć ten materiał, to zapraszam Cię do pobrania sobie mojego pliku właśnie z przygotowanymi takimi zadaniami powtórkowymi. Musisz wejść na mojego fanpage'a i na grupę Matura 2020 z iKamat i tam będziesz mógł sobie pobrać plik z zadaniami i poćwiczyć sobie właśnie pod kątem przekształceń wykresów funkcji, samodzielnie rozwiązywać zadania i uczyć się wspólnie, razem ze mną i właśnie z innymi uczniami uczyć się i przygotowywać do matury z matematyki. Bardzo serdecznie zapraszam.